Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Astrobot. Dzisiaj będę grał drugim padem, tym trochę gorszym. Zobaczyłem go ostatnio taki biedny, zakurzony, mówię, pora tego troszkę poużywać. Sprawdzałem ustawienia nagrywania 4K, ale miałem z tym drobne problemy, dlatego wróciłem do Full HD. Bam. O, mamy puzelek w tej okazji, świetnie. Pułapkę czasu! Zobaczmy, cóż to za pułapki naszykował na nas czas. Dostaliśmy kurkę, a kurka zniosła jajo. Takie rzeczy tu się dzieją. Na start wypatrzyłem skarbonkę. O, świetny początek, nie ma co. Okej, i tak musieliśmy tu trafić docelowo. Nie ma problemu. Coś tam jest? Nic tam nie ma. No dobra, wskoczmy sobie wyżej. Dokręcimy mu śrubę, a właściwie to odkręcimy mu nakrętkę. Nie kozacz. Hop. Jedna rzecz, czy tu przypadkiem czegoś nie było za tym? Pośpieszyłem się troszkę. Ale... kontynuujmy naszą podróż. Pyk, pyk. Świetnie. Aha, widzę cię, widzę. Oj. Natrafiliśmy na sufit. No i dobra. Teraz koleżka jest już odzyskany. To jest nasz pierwszy bot na tej planszy. W tym etapie może, nie na tej planszy. Możemy śmiało się przemieszczać dalej. Siup. Ty wężu, na własnej piersi wyhodowany. Takie rzeczy mi robisz? Co jest, kolczak? Czy my tu coś jeszcze możemy znaleźć? Nic tu nie ma, słuchajcie. Nie to tutaj nic, jak przemieścić się dalej. Okej. Okay. Dostał. Mamy kwiatek. Prawdopodobnie, żeby wlecieć tam na górę, tak? No cóż, zaraz sobie to ogarniemy. Do jednego, do drugiego i wyciągamy węża z ziemi. Co się kryje tutaj? Jak dotąd niewiele. Trochę kas. Niech będzie. Zobaczmy sobie, co jest tutaj. Siup. Okej. Bach. Oj. I dostał. Dlatego kosmity rozumiem za wysoko, tak? No dobra, weźmy ten kwiatek. Tam nie wskoczę, nie ma na to w ogóle możliwości. Oj. Okej.
O, nie zdążyłem podskoczyć. Cały proces musimy powtórzyć. Będzie potrzebny ten kwiatek. Teraz tak. Tu pod skarbonką. O. Nie, nie, puzzle nie odpuszczę. Aj. Zepsułem to. Okej. Tak jest. To się musiało udać. Dobra, myślę, że możemy sobie ich oszczędzić. To są słodziaki. Aaaa, 1-1. Cóż się kryje tutaj? Jest jakieś przejście dalej. Okej, zajrzyjmy do środka. Tu jaka muzyka, co? Ach, nie złapało. Właśnie tak to bywa z tym padem. Okej. O! Jeden przegapiony, na razie nie ma tragedii. Super. Powinniśmy się tam udać, nie? O. Dobra, mamy platformę. Jest kolejna. O nie. Ej, jest już nasz. Cóż my tu mamy? Pustynny wędrowiec z łatwością nawiązuje nowe znajomości. Okej. Chodźmy dalej. Tu aż dwa węże jednocześnie. Ale tego to się nie spodziewał raczej. A ten podzieli jego los. Zaraz sobie sprawdzimy, co jest na dole. Kolejny bot. Super. I na górę. Tu nic nie ma. A przynajmniej nie wygląda, jakby tu coś było. Wow.
wszędzie puzzle. Znakomicie. Mamy wyjście na zewnątrz. Bach. Ou. No świetnie. Kolejny bot. O, tam można coś wyciągnąć. Bach. Jak to wygląda? Kura. Dobra. I co? Jeszcze nam jednego bota tu brakuje, tak? Tak. O! Właśnie tego. Jakby nie patrzeć. Nie jest najgorzej. Jednego przegapiliśmy, ale powiem wam szczerze, że nigdzie mi się nie rzucił w oczy. Pyk. Tyle jeśli chodzi o pułapkę czasu. O! Trollowały mnie. No cóż. Teraz, zanim sobie przejdziemy do bossa, polecimy tu i otworzymy sobie otchłań zagubionych kółek. 4 zadania specjalne. Jo. To wygląda jak czerwone krwinki, nie? Okej. Uciekamy stąd. I możemy sobie przejść do... na niepewnym gruncie 3. Sprawdźmy, co twórcy dla nas tu przygotowali. Okej, są 3 dzwony. Aha. Aj! Spoko, mogę troszkę dalej od nich stanąć. O, nie pomagam sobie, nie? W ten sposób. Aj, jene, jene. Przy samym końcu. Kurde. Zróbmy to. No dobra, nie mogę dać się trollować 3 dzwonom, bez przesady.
Ja pierdzielę. Sam się władowałem do przepaści. Za późno. Znowu to samo. O, rety. Spoko. No nie. Mogę się ratować stawaniem na tą ich platformę. Kurde, no. To nie jest takie proste, jak wygląda, nie? Aha, prosto na płomień. Ach, nie podskoczyłem. Ach, jeny. Dobra. Nie, to jest błąd. Jak jestem bliżej, to mi to lepiej wychodzi. Ręce mi się spociły. Prosto na ten płomień, no. Dobra, full focus. Lecimy z tym.
No nie. Będę miał montowania tutaj. Dobra. Albo zostawię to. Uciekamy już stąd do bossa. Najważniejsze, że odnieśliśmy zamierzony efekt, nie? Co nas czeka tutaj? To będzie jakiś wąż. Dobra. I dostaliśmy naszą kurkę. O. Igrzyska śmierci dzisiaj ma Astrobot, nie? Bez kitu. Przydałoby się wprowadzić jakiś licznik śmierci. To na pewno by były jakieś zatrważające liczby. Dobra. Teraz tu. Tu. I jesteśmy na górze. Łech, 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 łech. Dobra, co wyjdzie z tych jajek? Aha, dobra, on ma kryształ na gębie, a tu trzeba podskoczyć za pomocą tego kurczaka naszego. Okej, wszystko jasne. Aha. O kurde. Proponuję zacząć od nowa. No to jeszcze raz. Do góry. Dobra. Czekamy na Lady Venomare, tak? Łech, 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 łech. Tak jest, Lady Venomara. Ale nie złapię teraz, za daleko jest. A to kolczaki są, okej. Spoko. O.
Dobra, mamy to. O, pudło. Kurde, nie zdążę. Dostał. Paskudny gad. Co teraz? Aha. Spoko. Dobra, na razie nie najgorzej. Gitara. Drugi etap za nami. Okej. Co ty na to? Co jeszcze na nas tu czeka? Wow. O. Dobra. Co się chowa w skrzynce? Pewnie jakiś bot. O, Nathan Drake. Spoko. Dołącz do naszej załogi. Dawaj, Nate. Lecimy. O, jeszcze coś zawinął, nie? A, i zgubił. Cały Nathan. Okej. Okay. O. No, na razie. Wbijamy się tu. Grabież czy facio? Można go tak nazwać, z powodzeniem. Juhu. Lemury, rozbity samolot, trochę jak w Madagaskarze, nie? Okej. Okay. Te pleśniawki tu prześladują Nathana. Dawaj tą klamkę. Ja się tym zajmę. Świetnie. Aha, musi przeładowywać, okej. Okay. Teraz, czy coś tu jest? Jeszcze tutaj nie ma nic. Chodźmy dalej. Fajnie, to całkiem dobra metoda eksterminacji. Nie powiem, że nie. Tu jest puzzle. Spoko. Jest bot. A tym botem jest wirtuoska plądrowania. Wie, że uwielbisz patrzeć, jak odchodzi. I nasz puzelek.
sympatycznie. Dobra. O, dwie skarbony. I możemy ruszać naprzód. Widzę cię, widzę. A co się tam przed nami ukryło? Pyk. Pieniądze. I to na tyle tutaj, tak? Któż to? Wąsaty mentor. Jak on się nazywał? Gra najlepiej jak potrafi kartami, które ma na ręku. Na S jakoś on się nazywał, nie? Kurczę, nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Kto pamięta, proszę napiszcie w komentarzu. Okej. Poraziło mnie. O. Widzę cię, widzę. O. Żółwiu, ja wiem, że jesteś żółwiem, ale może by troszkę szybciej. Kogo my tu mamy? Zasadnicza najemniczka przyjaźni się ze słoniami. Ciekawe. Złote jajo. Które prawdopodobnie nam nie dało nic. O. Nieźle, co? Dziwne, że jak dotąd żadnego puzzla nie było więcej. Nawet skłonny bym był powiedzieć, że to jest nie tak. Ale dobra, mamy kolejny checkpoint, chodźmy dalej. Łódź podwodna jak w drugiej części. Sullivan, on nazywał się Sullivan. Wytrwała reporterka, cenniejsza od wszystkich skarbów świata. Niewątpliwie. I co, tak tyle? Okej. Co jest dalej? Na tych słupkach nic nie było, to co? Odpalamy tego kwiatka. Spoko.
tu mamy taki motyw. Pyk. Otwiera się przed nami jakaś piramida. A w tej piramidzie czeka na nas. Grota usłona czaszkami. O, tu jest skrzynia. I puzzle. Niestety już trzeci, nie? A to nie oznacza nic innego jak to, że przegapiliśmy jeden. A przynajmniej ja. Cóż tutaj będzie? Na razie całkiem bezpiecznie. Okej. Tam się otworzyło przejście. Kolejne jajo. Czy tu coś się otworzyło ze względu na to? Raczej nie. A stąd przyszliśmy, nie? Idziemy na górę. Bo ja tu nic nie widzę. Wyrwała głupia dynka. A to jest jego brat chyba, co? Brat marnotrawny. Poszukiwanie skarbów to specjalność tej rodziny. No jasne, że tak. Wow. O, to się zatapia. Za późno to ogarnąłem. Aż tu? O panie. Okej. Lecimy do przodu. A tym razem bez zarzutów. Hop. Ula. Jesteśmy bezpieczni. O, to jest chyba część naszej konsoli. Wódkawa. Koła. Myślę, że nie ma co do niego strzelać. Okej. Oho. Okej.
Ach, te przeładowanie. Stresujący moment, nie? Teraz. Haha. Fragment statku zdobyty. O. No, ale zaliczone. Chodźmy to teraz poskładać na miejsce katastrofy. Mhm. Są nasze robotyczne ramiona. Cóż to jest? Zaraz się przekonamy. To jest GPU chyba, co? Red energy. Green energy. Blue energy. Big. Zostało nam pociągnąć wajchę. Ty. Piękna rzecz. Jak kulał. I przyleciał Astro na memorce. Świetnie. Trochę ich przybyło, co? Jak stoimy z puzzlami? Nieźle. Przebieralnia jest otwarta. Pozostało tylko znaleźć strój doskonały. O! Kolejna satelita nam się tu rozbiła. To daje nam dostęp do nowego skrzydła w tym miejscu katastrofy, ale zobaczmy sobie przebieralnię na razie. Za konsolą, tak? Tak. Mamy strój Ratcheta, mogę go ubrać. Nie podglądać. Aha, olśniewający. I możemy sobie jeszcze zajść do kuli. Do naszej kuli. Laboratorium Gacha. Raz. Ptak origami. Módl się, żeby nigdy nie spotkać osoby, która go zrobiła. Kojarzy się z Heavy Rainem w jakiś sposób. Mądra księga zawiera dawkę oświecenia. O, to naszej główki z God of War. Ciężka kula, kręgle drżą przed nią ze strachu. Niezbędnik tropiciela, rześka broń. Dual speeder, kobaltowy zmierzch. Spoko. Łuczka wędrowca. Im więcej zrobią, tym dalej polecą. No jasne. Pechowy pojazd. Coś mi mówi, że zjedzie z trasy. Zmiennokształtna laska dla pasterzy przewodzących niespokojnym duchom. Słynny warsztat. Surowe materiały są tu przekształcane w surowe piękno. Rydwandyka to wyjątkowy motocykl. Tasak Asa. Oto asgariański styl. Super. Kapliczka Jotunu. Puste płótno z gigantycznym potencjałem.
Mamy Atreusa, tak? Wizytówka. Możliwe, że będzie źródłem zmiany nastawienia. Wdzięczne słoniątko. Nigdy nie zapomnij tych, którzy je uratowali. Drzewiasty żółw. Ciepło za wszelką cenę. Solidne ognisko. Chroni przed mrozem Fimbulwinter. Dla Kratosa. Strój turysty z Iharną. Na tropie przedmiotów kolekcjonerskich. Bomba. Piracki strój. Noszony przez arcymodnych kamratów. Arcymodnych. Chusta. Prezent, który nie przestaje zaskakiwać. Dual speeder. Połyskliwe srebro. Fajne. Stanowi odbicie twojego stylu. Strój bezczelnej małpy. W tym stroju nikt cię nie złapie. To jest rewelacja. Laska złodzieja i mini skarbiec. Każdy safe da się otworzyć. Nieskuteczne więzienie. Pamiątka o pechu Drake'a. I ostatnia kula. Łuk chłopca. Jednak weszło mu to w krew. Chłopcze. Dużo botów dostało swoje atrybuty. Cieszę się bardzo. Fajnie. I myślę, że w tym momencie możemy sobie zakończyć odcinek. Dlatego ja dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczyska.